Tobie za to, że w kolejnym dniu zgromadziłeś nas na tym święcie, aby posłać nam Słowo. Słowo, które zwlecze, rozbierze nas z szat naszej własnej religijności, naszej własnej sprawiedliwości i postawi przed Tobą nagimi. Abyśmy, Ojcze, nie próbowali zakrywać swojej nagości naszymi własnymi fatałaszkami czy liśćmi, jak Adam i Ewa, ale w tej nagości, abyśmy pokornie, Ojcze, schylili nasze czoła, aby pozwolić się Tobie okryć nas szatą Twojej sprawiedliwości, szatą, która jest przepustką na uroczystość weselną, na zaślubiny, które są wiecznością spędzoną z Tobą. Daj nam, Ojcze, uszy ku słuchaniu. Jakkolwiek to Słowo będzie cięło, dotykało, to okaż nam łaskę i spraw, abyśmy pozwolili Tobie na to, bo tylko ono z drugiej strony nas uleczy, opatrzy, uzdrowi. Prosimy, Ojcze, aby Twój Duch zagarnął nasze umysły, serca, naszą duszę, abyśmy odłączyli się od tego, co pospolite, doczesne, ziemskie, cielesne, a wznieśli się ku niebu. Prosimy, otocz nas Twoimi aniołami i tą niebiańską atmosferą, choć na ten krótki czas, kiedy zwrócimy się w Twoim kierunku, Ojcze, aby otrzymać życie. Życie Twojego Syna, które jako jedyne możesz przyjąć przed oblicze swoje, a wszystko inne spłonie. Bądź nam miłościw, Ojcze grzesznym, bo Tobie się powierzamy. Tacy, jacy jesteśmy, z tym całym bagażem naszego grzesznego życia. A prosimy Ciebie o to, Ojcze, w zasługach Twojego Syna, który poprzez swoją krew wyjednał dla nas przebaczenie i odnowę. Niechaj za to będzie Tobie, Ojcze, cześć i chwała na wieki wieczne przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen. Jaki postawiłeś sobie w życiu cel? Co jest celem Twojego życia? Do jakiego celu w swoim życiu zmierzasz? Ludzie tego świata stawiają sobie przeróżne cele życiowe i wielu z nich je osiąga. Są też ludzie, którzy w ogóle żadnych celów sobie nie stawiają, tylko idą z prądem życia, a wystarczy im, że mają co jeść i za co używać przeróżnych przyjemności. Ludzie, którzy stawiają sobie życiowe cele, są w stanie wiele poświęcić, na wiele się zdobyć, aby je osiągnąć. Politycy, sportowcy, muzycy, aktorzy, śpiewacy, biznesmeni, trenerzy. Ileż w nich jest determinacji, aby osiągnąć cele, które sobie wyznaczyli. Ileż potrafią poświęcić, aby dopiąć celu, aby zdobyć to, co sobie zamierzyli. A to wszystko tylko po to, aby zdobyć przemijający laur lub aby osiągnąć tylko coś, co i tak przeminie wraz z nimi samymi. Zaznajamiając się z wieloma biografiami ludzi, którzy osiągnęli w swoim życiu niewymierne sukcesy w różnych dziedzinach życia, niejednokrotnie było mi wstyd za ludzi wierzących, za ludzi, którzy deklarowali się, że są wierzącymi, za ludzi, których znałem, znam, za ludzi, którzy na swych ustach noszą imię Boga. Nie tylko jest mi wstyd za ogólnie powszechne chrześcijaństwo, ale nawet za tych najbliższych memu sercu ludzi wierzących, którzy otrzymali największe poznanie w dziejach chrześcijaństwa, za adwentystów. A zatem co jest Twoim celem, drogi bracie i siostro? Na pewno w swoim życiu realizujecie tak zwane doczesne cele, które sobie gdzieś tam w różnych okresach swojego życia stawiacie. I na pewno z większym lub z mniejszym powodzeniem realizujecie i osiągacie je. Ale jeżeli już zdeklarowałem się jako człowiek wierzący, obojętnie czy to przez chrzest, czy przystąpienie do jakiegoś kościoła,
czy poprzez nawracanie innych ludzi na swoją wiarę w pojęciu określonych doktryn. To czy w zasadzie zdaję sobie sprawę z celu, jaki Bóg mi wyznaczył? Czy zdaję sobie sprawę z tego, że nie powinny być w moim życiu już żadne pośrednie cele i że zostałem powołany tylko do osiągnięcia jednego celu? Przeczytajmy Słowo Boże. Teraz Syn Człowieczy został uwielbiony i Bóg został uwielbiony w Nim. W innym przekładzie czytamy, oto teraz objawiła się chwała Syna Człowieczego, a w Nim Bóg został otoczony chwałą. Kiedy było to teraz? W momencie, kiedy Judasz odszedł od stołu i wyszedł, aby zdradzić Chrystusa. Od tego momentu kolejne wydarzenia były już tylko konsekwencją tej zdrady i wydania Jezusa na śmierć. I przeczytajmy teraz komentarz ze świadectw. Judasz opuścił górną izbę i Chrystus został sam z jedenastoma. Zamierzał mówić o zbliżającym się rozstaniu. Jednak zanim to zrobił, wskazał na wielki cel swojej misji. To było to, co zawsze miał przed oczyma. Jego radość wynikała z przekonania, że jego poniżenie i cierpienie przyniesie chwałę imieniu Ojca. Na ten właśnie fakt skierował najpierw myśli uczniów. Widzicie ten wielki cel jego misji? Zanim będziemy rozważali kwestię naszego życiowego celu, chciałem podkreślić z całą stanowczością, że ten cel nie powinien oscylować wokół nas, wokół naszego istnienia, naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, lecz wokół spraw nieba, a przede wszystkim wokół samego Boga Ojca i Jego woli, którą możemy rozpoznać i wykonać jedynie w Chrystusie. Ale najprawdopodobniej nie jesteśmy tego świadomi, gdyż po nawróceniu zostaliśmy zaangażowani w wir działalności kościelnej i ponaglani do ewangelizowania, aby w ten sposób odwdzięczyć się Bogu za uratowanie nas dla wieczności. W moim przypadku bardzo szybko ten ulotny wpływ Ducha Boga, który doprowadził mnie do nawrócenia, zamieniłem na gorliwe działanie religijno-kościelne, sądząc, że tego właśnie Pan Bóg ode mnie oczekuje. Zresztą tego oczekują od nas zawsze przywódcy kościelni, współwyznawcy. I w ten właśnie sposób jesteśmy nauczani i prowadzeni przez najemników kościelnych. W moim życiu tego pierwszego powiewu i oddziaływania Ducha Boga na moją duszę doświadczyłem jako dziecko, od moich najwcześniejszych lat. Już niejednokrotnie wspominałem i również o tym pisałem, że mój tata był moim pierwszym i w zasadzie jedynym nauczycielem religii w szkółce sobotniej. Rozkoszowałem się historiami bohaterów wiary. Szabat i nabożeństwo były dla mnie czymś wyjątkowym i czymś nie z tego świata. Mógłbym wtedy w zasadzie cały czas spędzać tylko w zborze, na nabożeństwie i cieszyć się tym niezwykłym dniem szabatu. Towarzystwem moich rodziców, wujków i cioć. Było mi błogo i czułem się bezpieczny. Nie chciałem wracać do świata na kolejnych 6 dni, ale niestety musiałem. Niestety musiałem chodzić do szkoły, być poniewierany przez nauczycieli i dzieci z uwagi na to, że byłem tak zwanym kociakiem. Lub nawet w oczach pewnej nauczycielki Żydem, gdyż święciłem szabat. Byłem inny. Coraz bardziej sobie to uświadamiałem i widziałem, że w zasadzie funkcjonuję w 2 różnych światach. Jako dziecko pragnąłem być z Jezusem, pragnąłem być towarzyszem Mojżesza, Abrahama, Daniela, pragnąłem żyć w ich świecie. Niestety szara rzeczywistość dnia codziennego obdzierała mnie z tych duchowych tęsknot i pragnień. Nadszedł wreszcie moment, w którym ta doczesna rzeczywistość całkowicie obdarła mnie z rzeczywistości duchowej. Rozpoczynałem wówczas życie nastolatka, a okoliczności życia, w których się znalazłem, całkowicie zdeptały w mej duszy to, co duchowe.
i zacząłem na całego kosztować doczesnej rzeczywistości. Nie będę teraz opisywał, z czym to się wiązało, gdyż nie jest to budujące, a wystarczy tylko spojrzeć na świat wokół nas, aby dojrzeć grzech w całej jego okazałości. Mój objazd trwał kilka lat, aż w pewnym momencie zamroczony przez alkohol, pobity, skopany, konający z dziurą w głowie, w rozpaczy zacząłem wołać do Boga o ratunek. I o dziwo wysłuchał mnie. Przywrócił mi życie, zdrowie i ducha swego. Wróciłem. Wróciłem na ścieżki Boże, a Jego duch ponownie zagarnął mą duszę i całe moje jestestwo w uwielbieniu śpiewało Bogu hymny. Ledwo tylko dotknąłem ponownie duchowej rzeczywistości, ledwie jej tylko musnąłem, a od razu zostałem wrzucony w wir działania, w wir religijnej gorliwości. Przecież trzeba okazać Bogu wdzięczność i zacząć dla Niego pracować. Tym razem mój objazd, choć już życia religijnego, był znacznie dłuższy i trwał ponad 25 lat. Ten cudowny duch Boga, który swoją obecnością okraszał mą duszę od dzieciństwa, ponownie gdzieś się zapodział. Ale czy był mi potrzebny? Przecież teraz byłem porządnym człowiekiem. I to jeszcze bardzo religijnym, gorliwym, działającym. A że zdarzały się grzechy, a że zdarzały się złe zachowania, że zdarzały się nawet powroty do grzechu sprzed nawrócenia. Cóż, tak przecież było z każdym wierzącym, którego znałem. Podobno to było normalne. W taki sposób uspokajali mnie pastorzy. Mówili, mogę co prawda mieć bardzo wygórowane ideały, mogę nawet starać się być takim jak Jezus, ale to są standardy nie do osiągnięcia. Wystarczy już tyle, że się staram. Kiedy przyjdzie Pan Jezus, to wszystkie moje braki uzupełni. Tak byłem nauczany przez wybitnych pastorów ówczesnego kościoła adwentowego, którzy zresztą do dzisiaj są bardzo czynni zawodowo, choć już w podeszłym wieku. Jeżeli ktoś czytywał Filadelfię, to tam w którymś artykule napisałem, że po moim nawróceniu otworzyłem Biblię i przeczytałem takie oto słowa. Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W tych słowach otrzymałem bezpośrednio od Boga najwyższy z możliwych standardów, do którego miałem dążyć, do którego zostałem powołany, jak czytaliśmy, i który postawiłem sobie za życiowy cel. Tak więc zacząłem się starać, jak tylko mogłem, stać się świętym. Na mojej drodze doświadczyłem wzlotów i upadków, zwycięstw i porażek, powodzeń i niepowodzeń. Typowe doświadczenia człowieka, o którym czytamy w liście do Rzymian, w rozdziale 7, na pewno znacie, od 14 do 24 wiersza. Określenie życiowego celu to jedno, ale osiągnięcie go to drugie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to właśnie określenie sobie celu lub odnalezienie tego celu, do którego zostaliśmy powołani, przyczyni się do takiego zjednoczenia między nami, jakiego do tej pory doświadczyli tylko pierwsi uczniowie. Jeżeli nasze życie zacznie funkcjonować w świadomym dążeniu do wyznaczonego nam przez Boga celu i w określonym przez Niego sposobie, aby go osiągnąć, to doświadczymy takiego zespolenia i jedności, które pozwolą Bogu na zapieczętowanie nas mocą późnego deszczu. Otwórzmy teraz nasze Biblię i zapoznajmy się z tym przez Boga określonym dla nas celem. A wyznaczył nam go Bóg już na samym początku swego słowa. I rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, na podobieństwo nasze. Czy widzicie teraz gdzieś wokół was albo w was samych ten obraz, to samo podobieństwo? Osobiście go nie widzę, a najmniej spostrzegam go w sobie samym. A dlaczego go nie widzimy? Za chwilę dowiemy się tego również ze Słowa Bożego.
Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój. W tym wersecie użyte są dokładnie te same słowa, których Pan Bóg użył przy stwarzaniu człowieka, a więc obraz i podobieństwo. W czym przejawiało się to Boże podobieństwo i obraz? W umyśle, osobowości, charakterze, uczuciach, woli, czystości, świętości, w zachowaniu, w sprawiedliwości. I co się z tym wszystkim stało, kiedy Adam zgrzeszył? Adam wybrał inną drogę życia niż tą, którą wyznaczył mu Bóg. Zaczął polegać na sobie. Usunął Boga z centrum swego życia i zajął to miejsce. Wybrał egocentryzm za przewodnika w swoim życiu. I na ten sam obraz, na to samo podobieństwo zrodził swoje potomstwo. I tak jest aż do dzisiaj. Z tym, że dzisiaj ludzki egocentryzm osiągnął swoje apogeum. Gdyż najpełniej przejawia się on właśnie w religii, co w szczególny sposób uwłacza Bogu. Więc jak czytamy, jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Gdyż jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo co? Bo wszyscy zgrzeszyli, wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale być może powiesz, bracie i siostro, że wy doskonale o tym wiecie. Cóż, wielu ludzi wierzących o tym wie. I co z tą wiedzą robią dalej? Podoba się wam taki obraz i takie podobieństwo? Obraz grzechu? Nieużyteczność, brak chwały Bożej, śmierć? To się wam podoba? Na pewno zaraz odpowiecie, że przecież Pan Jezus nas z tego wszystkiego wykupił. Oczywiście. W takim razie, gdzie widzicie ten pierwotny obraz i podobieństwo Boże? Może mi pokażecie, gdzież ja nie widzę. Osobiście wszędzie widzę tylko podobieństwo do upadłego Adama. I to jego obraz ciągle przed moimi oczami się przewija. Ale tak nie musi być. To się może zmienić. To się musi zmienić. Jesteśmy trędowaci. Jesteśmy skażeni trądem grzechu i dlatego jesteśmy w zasadzie skazani na śmierć. Cały świat czeka na swoją egzekucję. Jakiekolwiek pozytywne samooceny są jedynie przejawem ludzkiej pychy, dumy i własnej sprawiedliwości. W swoich oczach ciągle widzimy jeszcze coś wartościowego w sobie samych. Dostrzegamy dobro. Jesteśmy zadowoleni ze swojej gorliwości, poświęceniu, w pracy dla Pana. Uważamy, że potrafimy kochać i że w rzeczy samej kochamy naszego Zbawiciela. A wiecie, czym to wszystko jest tak naprawdę? Z pozycji obserwującego nas nieba? Odrazą. Splugawioną szatą, pieczołowicie tkaną przez nas samych, przez naszą religijność i wzniosłe mniemania o sobie samych. Cała nasza dusza pokryta jest wrzodami, które raz po raz pękają i z których wydziela się po prostu smród naszych reakcji, kiedy ktoś nas być może dotknie lub zostaniemy napomnieni. Wydziera się smród naszych zachowań, przyzwyczajeń, plotkowania, obmawiania, pomówień, nawyków. Po prostu zdegenerowany do szpiku kości Adam. A tym bardziej zdegenerowany, czym bardziej religijny. Aby cokolwiek się w naszym życiu zmieniło, nie wystarczy znienawidzić grzechu, który ciągle nas pokonuje, a w wyniku którego te później ropiejące wrzody staramy się przypudrować, ukryć tak, aby inni nie widzieli. Musimy znienawidzić samych siebie. Do tego stopnia znienawidzić, aby życzyć już sobie tylko śmierci, jako uwolnienia nas od nas samych, od tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Bo jak czytamy, kto miłuje życie swe, straci je. A kto w nienawiści ma życie swe na tym świecie, uchowa je na życie wieczne. Mówimy o rzeczach świętych.
Mówimy o przykazaniach, o świątyni, nawet o miejscu najświętszym świątyni. Ale to Golgota nie wykonała jeszcze w nas swego dzieła. Chcemy wejść do miejsca najświętszego, a z czym tam chcemy wejść? Kto może wejść do tego miejsca i ostać się, aby nie zostać porażonym śmiercią? Kto może stanąć przed majestatem świętego Boga? Kto może? Tylko Chrystus. Z czym my tam chcemy wejść? Z naszym owrzodziałym życiem? Skupiamy się na świątyni, na miejscu najświętszym, a pomijamy Golgotę. To nasz stary człowiek, nasz Adam dąży do uświęcenia. Ale w starym człowieku nie ma żadnej wartości, nie ma nic, z czym mógłby przyjść do Boga. I doprawdy żadne jego poświęcenie, jego gorliwość nie może być przez Boga przyjęte. Ani jego poczciwość, jego dobroć, sprawiedliwość, jego miłość, świętość, jego przestrzeganie przykazań. Wszystko to jest ohydą i przyprawia Jezusa o odruchy wymiotne. Dlatego napisane jest, że Laodycea zostanie wzwymiotowana. Jak czytamy, ponieważ jesteś letni, a więc ani gorący, ani chłodny, zamierzam cię zwymiotować z moich ust. Oryginał grecki jeszcze dobitniejszy jest. Skoro letni jesteś i ani gorący, ani zimny, zamierzam cię wyżygać z ust moich. Takie słowa w ustach Chrystusa? Być może w rozważaniu pod tytułem Takim być jak Jezus, będziemy o tym studiowali w szabat, poznacie Jezusa, jakiego jeszcze do tej pory nie znaliście. Dzisiejsze chrześcijaństwo powszechnie uważa, że Pan Bóg przyjmuje każdego z nas w Chrystusie, w Jego sprawiedliwości i w Jego dokonanym dziele. I w ten sposób całe chrześcijaństwo buja w obłokach w poczuciu fałszywego bezpieczeństwa, a którym to diabelscy najemnicy mamią ludzi w kościołach. Stary człowiek najbardziej zakamuflowany jest właśnie w otoczce swojej religijności. Nie dziwmy się zatem, że Jezus wypowiedział pełne bólu słowa. Czy Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie, znajdzie jeszcze wiarę na ziemi? Ale jak to? Przecież setki milionów ludzi jest wierzących. Przecież chrześcijaństwo jest wiodącą religią. Nawet Kościół Adwentystów Dnia Siódmego chlubi się tym, że ich liczba na świecie przekroczyła już 20 milionów. Czy czasami Pan Jezus nie przesadził z tym określeniem? A może jednak nie przewidział, że w czasie końca będą miliony ludzi, którzy będą wołać Panie, Panie. Modlimy się i prosimy o moc, o siłę do świętego życia. O to, aby się zmienić. Ale stary człowiek tego nie otrzyma. Gdyż Bóg może przyjąć jedynie śmierć starego człowieka. Natomiast szatan bardzo chętnie udziela mocy i światła staremu człowiekowi, aby ten stale wzrastał w swojej własnej świętości i miał się z czego chlubić. Zamiast śmierci widzi w sobie ciągłe zmienianie się na bycie kimś lepszym. To jest diabelskie oszustwo. To jest pułapka i zwiedzenie, które uplasuje ciebie w czołówce peletonu do samounicestwienia, do zasilenia grupy religijnych ludzi, którzy będą wołać Panie, Panie. A więc śmierć? Tylko śmierć? Tylko tego od nas Bóg oczekuje? Przecież wtedy nie będziemy mieli się już z czego chlubić. No właśnie. I na tym polega ten cały paradoks, że od samego początku, jak tylko pojawi się grzech na tej ziemi, każdy człowiek został skazany na śmierć, gdyż przychodził na ten świat w grzesznej naturze, której początek dał pierwszy Adam. I jak przez jednego człowieka, Ewę i Adama, pojawił się na świecie grzech, a więc w ten sposób grzech na świat wszedł, wskutek zaś grzechu śmierć. I w ten sposób śmierć dotknęła, przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Za to, czy dlatego, wszyscy zgrzeszyli. Innymi słowy, wszyscy stali się grzechem. Grzesznikami, grzeszną naturą. Po pierwsze, człowiek
to Adam i Ewa, nie sam Adam. Pamiętajmy o tym, abyśmy później potrafili właściwie zrozumieć cel, do którego wielu z nas zostało powołanych jako ostatnie pokolenie ludu Bożego. Jak już wczoraj czytaliśmy, ale powróćmy jeszcze do tego tekstu. Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona będąc przestępstwa przyczyną była. To również jest bardzo ważna myśl, gdyż jeżeli nie uświadomimy sobie prawdziwej przyczyny przestępstwa czy też grzechu, który został jak gdyby zainicjowany w małżeństwie, to nie znajdziemy również lekarstwa czy też sposobu na osiągnięcie tego celu, jaki został wyznaczony ostatniemu pokoleniu ludu Bożego. Bo tak jak już wspominałem wcześniej, poznać Boży cel dla naszego życia to jedna rzecz, ale wiedzieć, jak ten cel w pełni osiągnąć i to teraz, w czasie, w jakim przyszło nam żyć, to druga rzecz. Wyrazy inicjować czy też inicjalizować wywodzą się z tego samego łacińskiego rzeczownika initium, co oznacza początek, i initio, co oznacza zaczynam. A więc Adam dał początek grzesznej naturze i zaczął zradzać kolejne pokolenia ludzi z grzeszną naturą. Dlatego też świadectwo Słowa Bożego określa ludzkość człowieka między innymi w takich słowach. Przeczytajmy. Trawa. Trawa usycha, zaprawdę ludzie są trawą. Usycham jak trawa. Dni człowieka są jak trawa. Jak trawa, która znika. Który ginie jak trawa. Przeminie kwiat trawy. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. I tyleż po człowieku. Obłok, rosa, plewa, dym. Jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika, lub jak plewa porwana z klepiska i jak dym z okna. Tyle znaczy ludzkie życie. Para. Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. I już nas nie ma. Tchnienie. Zaprawdę tylko tchnieniem jest każdy człowiek. Dostrzegacie tę ulotną i przemijającą chwałę ludzkości? Chcecie jeszcze nadal chlubić się swoim istnieniem, swoimi możliwościami, swoją religijnością i jakimkolwiek znaczeniem w tym świecie? Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jak to? Nic innego i tylko jedna rzecz? A co z całą teologią? A co z całym poselstwem adwentowym? A co z przykazaniami i tak dalej? Moglibyśmy wymieniać i wymieniać. Podczas naszych tegorocznych rozważań przekonacie się, że jest tylko jedna rzecz, na której powinniśmy się skupić i tylko jeden cel wyznaczony dla każdego z nas. Patrząc na dzisiejsze chrześcijaństwo, patrząc na adwentystów, na nas samych, wiecie co zauważyłem? Że dla ludzi wierzących krzyż jest zgorszeniem, a dla niewierzących głupotą, co już nie jest takie odkrywcze, tylko stanowi przykrą prawdę. Ale dlaczego akurat dla ludzi wierzących krzyż jest zgorszeniem, czy też kamieniem obrażenia? Bo cały czas podrażnia ich sumienia i przypomina im o ich stanie, pomimo tego, że uważają się za ludzi wielce religijnych, poczciwych, dobrych, gorliwych, wierzących. Natomiast krzyż zmiata to wszystko ze sceny ich życia i zatapia w czeluściach grobu. Skończyło się. Nie ma już czym się chlubić. Koniec. Ale my nie chcemy końca naszego życia. My nie chcemy krzyża. I proszę tylko nie mylić krzyża z drogą krzyżową, która kojarzy się nam raczej z utrapieniami dnia codziennego, trudnościami, wysiłkiem, problemami. Nie. Krzyż oznacza tylko jedno. Co? Śmierć.
Tak więc jak czytamy, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Powołanych do czego? Do ukrzyżowania. Tak, moi drodzy, aby cokolwiek z Bożego pierwiastka mogło się rozpocząć w naszym życiu, najpierw to nasze stare życie musi zawisnąć na krzyżu. Powracając jeszcze do ucieczki uczniów Pana Jezusa, bardzo trafnie przyczynę tejże ucieczki określił Wagoner, pionier adwentyzmu, i przeczytajmy z uwagą fragment. Krzyż stał się kamieniem obrażenia dla uczniów i to on przyczynił się do ich ucieczki, jak i do tego, że Piotr zaparł się swego Pana. Stało się tak dlatego, że stanęli twarzą w twarz z okolicznościami, których wcześniej nie przewidzieli. Kiedy poszli za Jezusem, nie wzięli pod uwagę tego, że krzyż przyniesie im wstyd. Jezus co jakiś czas powtarzał im słowa, które mówiły o tej hańbie po to, aby mogli przygotować się do tej chwili, która ich zaskoczyła. Jednak uczniowie nie przyjęli do wiadomości Jego słów. Nie wzięli pod uwagę ceny, którą przyjdzie im zapłacić. Pragnęli przyjąć Chrystusa jako króla. Nawet pomimo jego ubóstwa, pomimo tego, że kapłani i starsi nienawidzili go, ponieważ jego moc zamanifestowała się wyraźnie przed nimi. Ale uczniowie nie nauczyli się jeszcze tego, że Bóg zezwala na pozorny brak czegoś, co w gruncie rzeczy wcale nie udaremnia jego zamiarów. Dlatego, kiedy wydawało się, że Jezusa opuściła wszelka moc, gdyż dostał się w ręce motłochu, a następnie na krzyż, upadli. Jeśli więc my również nie chcemy upaść w ten sam sposób, musimy zrozumieć dzieło krzyża w naszym życiu, które musi zostać dokonane, aby zwycięstwo nasze stało się faktem i to ostatecznym. Ostatnie pokolenie ludu Bożego nie będzie już miało drugiej szansy, kolejnego czasu łaski. Upadając, upadniemy już ostatecznie i to na wieki. A zatem z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Znacie to określenie? A potrafilibyście tych samych słów użyć w stosunku do siebie samych? Żyję już nie ja. Stwierdzenie zgonu starego człowieka. Możecie stwierdzić swój zgon? Zaświadczycie o nim? A jeżeli nie jesteście w stanie wydać świadectwa o swoim ukrzyżowaniu z Chrystusem, a tym samym stwierdzić swojego zgonu, to jest rzeczą niemożliwą, aby kiedykolwiek życie Chrystusa objawiło się w tobie czy we mnie. Większość z nas żyje dzisiaj w agonii, pomiędzy śmiercią a życiem, pomiędzy światem a świątynią, pomiędzy krzyżem a drogą krzyżową. Jeszcze dyszy w nim stary człowiek, a tym samym nie narodził się nowy. Potworna mordęga. Gdyż taki człowiek niczego nie zyskuje w tym świecie i niczego w Chrystusie. Żyje w zawieszeniu. Siedzi okrakiem na płocie. Jest chwiejny, ciągle wystraszony, niespełniony, szamotający się ze sobą samym i z otoczeniem. Ale potrafi, jak nikt inny, zakłamywać prawdziwy obraz rzeczywistości, aby jeszcze choć trochę móc się jednak z czegoś chlubić. Zanim więc dojdziemy do sedna celu dla każdego powołanego, a następnie określimy, jaki jest cel dla ostatniego pokolenia, najpierw musimy określić, czym jest śmierć starego człowieka. Nie może powstać nic nowego, jeżeli jeszcze istnieje stare. Nie może się nikt na nowo narodzić, skoro żyje w nim stary człowiek, potomek Adama. Jeżeli przerobimy kwestię krzyża, czyli naszej śmierci, a następnie stanie się ona faktem, rzeczywistym faktem, to jest nadzieja,
że zostaniemy odrodzeni z nieskazitelnego nasienia Słowa Bożego, którym jest życie Jezusa Chrystusa. Gdyż co prawda, tak jak czytaliśmy, trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. I przez to Słowo mamy być zrodzeni na nowo. Bracie i siostro, jeżeli poważnie potraktujesz to wezwanie, to niepojęte powołanie, to być może zasilisz szeregi tych, którzy pozwolili Bogu na przeprowadzenie w ich życiu procesu odnowy. Czytamy o tym w tym psalmie. Zatem spraw nam Boże odnowę, Boże zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Następnie staniesz się nowym stworzeniem. Porzucisz wszelki grzech. Oczyścisz się od wszelkiej zmazy. Warto te teksty cały czas studiować. Będziesz dążył do uświęcenia świętości. Będziesz gorliwy w dobrych uczynkach. Będziesz miłował Jezusa Chrystusa. Będziesz służył Mu i szedł za Nim. Przejdziesz ze śmierci do życia wiecznego. Nie zginiesz na wieki. Będziesz stanowił nowy rodzaj człowieka, narodzonego z Boga. Będziesz człowiekiem z nieba. Będziesz wyrwany z wszystkiego tego, czego dotyczy skazujący wyrok Boży. A jak to się stać może? W jaki sposób? Przez wiarę, gdyż sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Moja mama zmarła na początku 2018 roku. Zapraszam Was na cmentarz w Strzyżowie. Pokażę Wam jej grób. Niech wówczas ktokolwiek z Was spróbuje ją czymś zdenerwować lub obrazić. Możecie ją również kusić, jak tylko chcecie, na przeróżne sposoby. Możecie jej złorzeczyć, opluwać, oskarżać. Jej reakcja zawsze będzie taka sama. Jaka? Żadna. Nic ją nie wzruszy, nic jej nie zaskoczy, nic jej nie rozgniewa. Zachowa spokój i w żaden zły czy grzeszny sposób nie zareaguje na jakikolwiek atak przeprowadzony na nią samą. A dlaczego? Gdyż jest umarła. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. To właśnie oznacza ukrzyżowanie starego człowieka wespół z Chrystusem, o czym czytamy w Rzymian 6:6. Ale moi drodzy, to jeszcze nie wszystko. Jaką śmiercią umarła moja mama? Śmiercią doczesną, prawda? Zasnęła. Czeka na zmartwychwstanie. A jaką śmiercią na krzyżu umarł Jezus Chrystus? Jaką cenę zapłacił, stając się za nas grzechem i przyjmując nasze winy na siebie? Tak jak mówiliście, zapłatą za grzech jest śmierć druga, wieczna. Śmierć doczesna jest jedynie skutkiem grzechu, ale nie jego zapłatą. A więc teraz, kto bowiem umarł? O jaką śmierć dla grzechu tutaj chodzi? A tym samym o jakie uwolnienie? Chciałbym, abyście wiarą wzbili się do samego nieba i teraz w tej chwili uchwycili niepojęty dar wolności od grzechu, czyli od nas samych, od naszego starego życia, od dziedzictwa Adama. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że również żyć z Nim będziemy. Wiemy, że zmartwychwstały Chrystus nie umiera już więcej i śmierć nie ma już nad Nim żadnej władzy. To bowiem, co umarło, raz na zawsze umarło dla grzechu. To zaś, co żyje, żyje już dla Boga. Tak również i wy uważajcie się za takich, którzy umarli dla grzechu, a żyją dla Boga w zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem. To wszystko zaczyna się od słowa, które jest kluczowe. Jeśli. Tylko wtedy, jeśli umarliśmy z Chrystusem,
tylko wtedy grzech nie ma nad nami władzy. Tak samo, jak i nad nim tej władzy nie miał. Tak jak Chrystus raz na zawsze umarł dla grzechu, tak samo i my w nim umarliśmy dla grzechu, ale tylko wtedy, jeśli stało się to faktem. Tylko wtedy, jeśli nasza śmierć na krzyżu jest współuczestnictwem w Jego śmierci. Gdyż tylko wtedy Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem do nowego życia. Jakiego życia? Jeszcze dokładniej, jakiego życia? Jeszcze dokładniej. Jest tylko jedno życie. Do życia Jezusa Chrystusa. Jest tylko jedno życie, które jest wiecznym. To jest życie Jezusa Chrystusa. A więc zmartwychwstajemy do nowego życia, które jest życiem Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Nasza śmierć w Chrystusie nie jest śmiercią dla naszego grzeszenia. Nasza śmierć w Chrystusie dotyczy śmierci dla grzechu. A grzechem jesteśmy my sami, którzy rodzimy owoc grzechu. To korzeń musi zostać usunięty. To nasza grzeszna natura musi zostać unicestwiona. A może to się dokonać jedynie poprzez śmierć na krzyżu. Gdyż tam nasz stary człowiek w Chrystusie został pogrzebany. Wierzycie w to? Trudno w to uwierzyć, jeżeli jeszcze nie uświadomiliśmy sobie potrzeby. Tak, potrzeby śmierci nas samych. Jeżeli dostrzegamy w sobie choć trochę dobra i jakąkolwiek wartość, to nigdy nie zapragniemy śmierci. Nigdy nie zawołamy w rozpaczy: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? To, czego nas dotąd uczono i czego uczy się we wszystkich kościołach, to abyśmy traktowali grzech wyznaniem. Czytamy o tym tutaj. To znaczy, dopiero wtedy, kiedy grzech zostanie popełniony i poczyni spustoszenie w naszym życiu. I oczywiście jest to konieczne, abyśmy po grzechu, kiedy upadliśmy, prosili o wybaczenie. Ale pozostając tylko na takim traktowaniu grzechu, skupiamy się jedynie na konsekwencjach, a nie na źródle problemu. Musimy dotrzeć do źródła i odciąć raz na zawsze, na wieki, strumień grzechów, zanim zostaną one popełnione. Czy popełniony grzech, nawet wyznany, nie spowodował jednak zniszczenia w nas, w naszej duszy? Potrzebujemy oczywiście przebaczenia w krwi Chrystusa za to, co zrobiliśmy. Ale przede wszystkim potrzebujemy wyzwolenia od tego, jacy jesteśmy. A to wyzwolenie dokonało się na krzyżu. I tylko w nim jest jeszcze jakakolwiek nadzieja dla nas, dla naszej przyszłości. Niebo będzie bezpieczne jedynie wtedy, kiedy jako grzeszna ludzkość umrzemy dla grzechu śmiercią wieczną. To właśnie w taki sposób zostanie potraktowany grzech. Bóg potraktuje go wiecznym unicestwieniem. I również tych, którzy wcześniej nie pozwolili w ten sposób właśnie potraktować siebie jako źródło wszelkiego grzechu. W jaki sposób potraktować? Krzyżem, śmiercią naszego Zbawiciela, który w ten oto sposób zapłacił za nasz grzech, za grzeszny rodzaj upadłej ludzkości. Śmierć jest zarówno końcem, jak i początkiem. Dokładnie w taki sam sposób objawiło się to w Chrystusie, w Jego śmierci na krzyżu. Grzech został raz na zawsze unicestwiony. Jego śmierć, jak czytamy, była śmiercią dla grzechu raz na zawsze. Jego życie natomiast jest życiem dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, żyjących zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Czy widzicie tutaj ten znak równości? Tak jak On umarł raz na zawsze dla grzechu, tak samo i my mamy uważać się za umarłych raz na zawsze dla grzechu.
gdyż tylko wtedy możemy żyć dla Boga. Być może trudno wam sobie wyobrazić, że idziecie na kolana, modlicie się i nie macie co wyznawać. Ale to jest cel Ewangelii. To jest cel dobrej nowiny. Bez śmierci starego człowieka zanurzamy się jedynie w ludzkiej formie moralności, uznając ją za swoją własną chlubę i w ten sposób realizujemy się w religii. Nasze własne ja kwitnie. Stajemy się nawet ekspertami w dziedzinie moralności i teologii. Ci, którzy osiągają jak najlepsze wyniki, okraszone religijnością, stają się autorytetami dla innych, przewodnikami, głosem, z którym należy się liczyć. Tacy ludzie w dość zdecydowany sposób wpływają na poglądy i życie innych. Czym więcej takich ludzi ma szatan, tym efektywniej przeprowadza on swoje zamiary, aby przygotować ludzkość na swoje pojawienie się wśród nich. Bo sam Lucyfer spersonifikuje się, ogłaszając siebie Chrystusem, Mesjaszem. Praktycznie jego posługa będzie nie do odróżnienia od posługi prawdziwego Chrystusa. I to nie dopiero wtedy, tylko już dzisiaj fałszywy Chrystus króluje w kościołach i w sercach ludzi wierzących. Posługa wielu ludzi staje się bardzo podobna do posługi samego Chrystusa i to w przeróżnych kościołach. I wierzcie mi, że tylko prawdziwy Chrystus jest w stanie przeciwstawić się temu fałszywemu. I aby mógł on tego dokonać, potrzebuje naszej śmierci. Śmierci starego człowieka. A teraz, skoro omówiliśmy już sobie potrzebę śmierci, potrzebę ukrzyżowania nas samych wraz z Chrystusem, dotknijmy teraz nowozrodzenia. Czy ktokolwiek z was miał jakikolwiek wpływ na to, że zostaliście poczęci przez waszych rodziców i narodziliście się jako potomkowie Adama? Spytajmy się Deborki też, czy ona miała jakiś udział w tym, że się pojawiła na świecie, jak i każdy z nas. Nie mieliście na to żadnego wpływu i nie była to też wasza decyzja ani wasz wybór. Pan Bóg, stwarzając człowieka, dał mu prawo rozmnażania się, wpisał to prawo w gatunek ludzki i nie odebrał tego prawa po tym, jak człowiek zgrzeszył. Aczkolwiek skutki tego grzechu i upadku rodzaju ludzkiego widzimy gołym okiem. A cierpienie ludzkości, którego zarzewiem i przyczyną jest sam Lucyfer, sprawia, że ludzkość w jej ostatecznym wyborze wyrzuci już całkowicie ze swojej świadomości istnienie Boga. Lucyfer zatriumfuje, aczkolwiek nie osiągnie pełnego zwycięstwa, gdyż jego supremacji sprzeciwi się garstka nowego rodzaju ludzkości, nowego człowieczeństwa. 144 tysiące, które staną się pierwocinami nowostworzenia. Abyście mogli jak najlepiej zrozumieć dokończone dzieło Boga, posłużę się wypowiedzią pewnego niemieckiego teologa, który żył w okresie przebudzenia adwentowego. Sam nie ująłbym tego lepiej. Tak więc oto ta wypowiedź, która dotyczy zrodzenia na nowo przez moc Słowa Boga. Chodzi o takie studium Słowa, o takie jego rozważanie, w czasie którego Bóg napełnia człowieka właściwym sobie duchem i życiem jako zasadą, a to w tym celu, aby zostały one przez niego przyswojone, przyjęte. W objawieniu, które jest niczym innym jak przekazywaniem tego, co Boże w osobiste życie jednostki. Bóg jako życie, chcąc stworzyć ludzi bożych, musi się najpierw wcielić w pojedynczego człowieka, który jest cząstką ludzkości. Dlaczego tak? Rozważmy coś w oczywisty sposób nowego. Coś, co dotychczas nie istniało na ziemi. Na przykład jakiś nowy gatunek roślin. Zanim rozmnoży się on w wiele okazów, musi najpierw całą pełnię właściwej sobie natury zawrzeć się w jednej żywej jednostce. Podobnie dla stworzenia ludzi bożych trzeba było kogoś, w kim Boża natura mogła się ucieleśnić. Był człowiek, w którym się to dokonało, w którym ucieleśniła się cała pełnia Bożego objawienia. Człowiekiem tym był Jezus Chrystus, pośrednik,
To znaczy ktoś, za pośrednictwem kogo nieznany dotąd Boży organizm w całej swojej pełni ducha i życia zradza się w innych ludziach. Z wejściem Jezusa Chrystusa w istotę człowieka rodzi się w nas życie Boże. Przestaje ono być abstrakcją, zaczyna być po prostu rzeczywistością, tak, że człowiek staje się istotą nie tylko stworzoną przez Boga, ale też istotą przez Niego zrodzoną. W miarę jak życie jednostki przekształca się w życie Chrystusa, rozwija się i doskonali jej osobiste życie z Bogiem, w Bogu i dla Boga. Rozwija się nie tylko w stronę doskonałości moralnej, nie tylko w stronę coraz bardziej zażyłej społeczności z Bogiem. Rozwija się ono jako współuczestnictwo w jednej naturze. I właśnie to nieskazitelne ziarno, nasienie Słowa Bożego, które ciałem się stało, daje początek takiemu życiu, z jakiego samo pochodzi, czyli daje początek życia Chrystusa. Zatem odrodzeni, zrodzeni, będąc nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitalnego. I dopiero teraz możemy przejść do kolejnej części świadectwa apostoła Pawła, w którym to po ukrzyżowaniu wraz z Chrystusem oznajmia, że nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Paweł nie istnieje. Jesteście ponownie narodzeni przez Słowo żyjącego i trwającego na wieczność Boga, nie z nasienia, co ulega zniszczeniu, ale z niezniszczalnego. Dlatego też taki człowiek nawet nie może grzeszyć, bo jak czytamy w Słowie Bożym, każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Ponownie przytoczę fragment z dzieł Wagonera, pioniera adwentowego, który w taki sposób właśnie wyraża to nowe życie, życie Jezusa Chrystusa. Życie Chrystusa jest po prostu tym, kim On sam jest w każdym szczególe. Ktokolwiek otrzymał życie Jezusa, będzie żył tak jak On, w myśli, słowie, uczynku. Komukolwiek brakuje czegoś z tego życia, popełnia grzech, który sam w sobie z brakiem chwały Bożej. Komukolwiek brakuje chwały Bożej, niezależnie od tego, jakie zajmuje stanowisko, tym samym żyje grzesznym życiem, tym starym życiem. Lecz Jezus przyszedł, by wybawić swój lud od grzechów ich, czyli przyszedł, abyśmy mogli w naszym życiu być napełnieni całą pełnią Bożą i by nie brakowało nam Jego chwały. Zatem nasze własne myśli, słowa i czyny nie mają prawa się objawiać. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. I ponownie widzimy tutaj ten warunek jeśli. Wszystko, co możemy zrobić, to zgodzić się na śmierć. Przestać istnieć z całym tym swoim mniemaniem o sobie, z całym tym bagażem grzechu, zepsucia i nieczystości, ale również i całą naszą miłością i dobrocią. Tylko w śmierci na krzyżu jest nasze wyzwolenie. I to wyzwolenie od nas samych. Nie od ciągłego grzeszenia, ale od korzenia grzechu, którym jesteśmy my sami. I to od samego naszego poczęcia, jak tylko przyszliśmy na ten świat. Teraz potrzebujemy śmierci, aby jeżeli tylko Bóg zechce, ponownie zrodził nas z nasienia życia Jego Syna. Pionier adwentyzmu Jones w takich oto słowach nam tę prawdę przekazuje. On był zrodzony z Ducha Bożego. Chodzi o Chrystusa. Innymi słowy, Jezus Chrystus był nowonarodzony. Przyszedł z nieba pierworodny Boga na ziemię, gdzie został ponownie zrodzony. Wszystko jednak w życiu Chrystusa przebiegało przez przeciwieństwo do nas samych. On, bezgrzeszny, stał się grzechem, abyśmy mogli w nim stać się Bożą sprawiedliwością. On, żyjący, książę i twórca życia, umarł,
abyśmy my mogli żyć. On, którego istnienie od dni wieczności, pierworodny Boga, został na nowo zrodzony, abyśmy my mogli być na nowo zrodzeni. Gdyby Jezus Chrystus nie był na nowo zrodzony, czy ty i ja moglibyśmy być kiedykolwiek na nowo zrodzeni? Nie. Lecz On był na nowo zrodzony ze świata sprawiedliwości do świata grzechu, abyśmy my mogli być nowonarodzeni i uczynieni uczestnikami boskiej natury. On był na nowo zrodzony na ziemi, w grzechu i dla człowieka, abyśmy my mogli być nowonarodzeni dla nieba, dla sprawiedliwości i dla Boga. Pan Bóg poprzez poczęcie z ducha stwarza nową istotę ludzką. Człowiek taki staje się Synem Bożym w Jezusie Chrystusie. W Jego życiu wszystko staje się jakie? Nowe. Wszystko staje się nowe. Nie zmodyfikowane, lecz nowe. Otrzymuje on nowe serce i Ducha Bożego do swego wnętrza. Staje się jedno w duchu, w umyśle z Jezusem Chrystusem. W glebę jego nowego serca zostaje zasiane nasienie życia Jezusa Chrystusa. Na każdym etapie jego rozwoju jest ono nieskazitelne, bo takim jest nasienie, z którego został on zrodzony. Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje, w nocy i we dnie nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Czy zatem to nasienie jest doskonałe? Czy jest to nasienie doskonałe? A czy jego zarodek również? A czy kiełek wyrastający z zarodka również jest doskonały? A czy ta trawa i później łodyga również są doskonałe? A kłos również? Tak. A pełne zboże w kłosie? Również jest doskonałe. A dlaczego? Gdyż od samego początku jest to nasienie jakie? Nieskazitelne, doskonałe. Gdyż takie jest Słowo Boże, przez które Bóg dokonuje zasiewu, odrodzenia nowego człowieka. Gdyż takim od samego początku był Chrystus. W naszym nowonarodzeniu, uświęceniu i doskonałości jedynie Jezus jest doskonałym wzorcem. Bóg zna ten wzorzec i tylko On może spowodować, abyśmy w doskonałości stosownie do tego wzorca wzrastali. Gdyż w tym wzrastaniu jest ta sama moc, to samo czyste i bezgrzeszne życie, które było we wzroście Jezusa Chrystusa. Jeżeli człowiek zostaje zrodzony z nasienia nieskazitelnego, jak tu czytaliśmy, to odpowiednio do jego rozwoju jest on w tym stadium tak doskonały, jakim będzie, kiedy jego rozwój zostanie zakończony, kiedy dojrzeje. Jest dlatego doskonały, bo takim je zrodził Bóg. Bo wszystko, co wychodzi z rąk Bożych, jest doskonałe. Nie pozwólmy sobie na wmawianie przez duchownych, że jesteśmy odrodzeni, pomimo tego, że popełniamy ciągle grzechy. Nie tak było w życiu Jezusa Chrystusa, naszego wzoru. I nie tak jest z każdym człowiekiem, który z Boga zostaje zrodzony. Dlatego też, kiedy Łotr na krzyżu doświadczył śmierci i nowonarodzenia, zanim jeszcze zmarł doczesną śmiercią, otrzymał zapewnienie o swoim zbawieniu. A więc pomimo tego, że dopiero ledwo co się nowonarodził, no był niemowlakiem, z nieskazitelnego ziarna Słowa Bożego, to ten zarodek był już doskonały i gotowy do nieba. Gdyby tylko żył dalej, to zacząłby kiełkować, a następnie wzrastać w trawę, łodygę i tak dalej. I na każdym z tych etapów byłby doskonały. Gdyż takim było życie Chrystusa, które od tego momentu, kiedy uwierzył i złożył swoje życie w śmierci Chrystusa, został również na nowo zrodzony w Jego zmartwychwstaniu. To doświadczenie było wprost niesamowitym wzmocnieniem dla Chrystusa, kiedy na krótko jeszcze przed swoją śmiercią
ujrzał owoc swojej ofiary. I podobnie jest z każdym człowiekiem, który wiarą przyjmuje swoją śmierć w Chrystusie i zarazem nowe życie, życie Jezusa Chrystusa. W kolejnych naszych rozważaniach będziemy mówili o różnicy pomiędzy uczniostwem a synostwem, ale już teraz pragnę was przestrzec, abyście potrafili odróżnić nawrócenie od nowonarodzenia. Praktycznie nowonarodzenie prawie nie występuje w dzisiejszym, że tak nazwę, świecie religijnym. Tym samym również wszelki wzrost w uświęceniu jest tylko fasadą i pozorem pobożności. Gdyż napisano, kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Byliście niepodlegli sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, staliście się sługami Boga. Jako owoc zbieracie uświęcenie. Przynosicie owoce, które prowadzą do świętości. A końcem tego, pełne ziarno w kłosie, życie wieczne. Nie ma żadnego pożytku z religijnej gorliwości starego człowieka, która prowadzi go do zguby, gdyż utrzymuje go w przeświadczeniu o sobie samym jako słudze Bożym, który głosi, działa, ewangelizuje i czyni wiele dobra. Dla niego nie ma znaczenia to, że ciągle pojawia się grzech w jego życiu. Zasłania się wówczas fałszywą Ewangelią, której był uczony w Kościele. Myśli, że jeżeli kiedyś popełniał więcej grzechów, a dzisiaj popełnia ich mniej, to znaczy, że jest na właściwej drodze. Niestety nie jest to droga prawdziwego uświęcenia, gdyż ono rozpoczyna się dopiero wtedy, kiedy ustaje już wszelki związek z grzechem. Śmierć dla grzechu. A związek ten może ustać tylko właśnie poprzez śmierć starego człowieka na krzyżu, a nie poprzez redukowanie grzeszenia. Tam, gdzie nie ma życia, nie może być wzrostu, uświęcenia. To jest wzrost w poznaniu Boga, wzrost w mądrości Bożej, wzrost w charakterze Bożym, wzrost w Bogu. Dlatego to może się tylko dokonać przez życie Boże. A to życie zostaje zaszczepione człowiekowi przy nowonarodzeniu. A jakie jest to nasienie? Jest ono doskonałe, gdyż jest od Boga. I tak uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Tylko w taki sposób, uwolnieni od starego człowieka, możemy stać się sługami sprawiedliwości. Grecki oryginał jeszcze dobitniej to stwierdza, przeczytajmy. Uwolnieni zaś od grzechu daliście się uczynić niewolnikami sprawiedliwości, co oznacza, że zgodziliśmy się, by sprawiedliwość Boża uczyniła nas swymi niewolnikami. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie podaję tego stwierdzenia teraz jako wypowiedź apostoła Pawła, ale jako wypowiedź każdego z nas. Nie ma większej wolności jak ta, która zamyka nad nami wieko trumny. Gdyż jest to wolność od nas samych, od grzechu, od natury grzechu, która rodzi nieprzerwanie grzech poprzez nasze myśli, słowa, czyny, a nawet wtedy, kiedy śpimy. Czyż nie jest cudownym stan, którym cokolwiek, ktokolwiek do mnie powie, to nigdy jego czy jej słowa nie mają wpływu na wyprowadzenie mnie z błogiego pojednania ze Zbawicielem. Musimy dogłębnie zrozumieć, że Jezus przez swoje ucieleśnienie, a więc przez przyjęcie naszej upadłej natury, przyjął tę obcą Bogu naturę po to, aby doprowadzić ją z powrotem do boskiej doskonałości. Oto kilka myśli ze świadectw w tym właśnie temacie. Chociaż Jezus na swoim charakterze nie miał żadnej skazy grzechu, to jednak łaskawie zniżył się, aby związać naszą upadłą naturę ze swoją boskością.
przez takie przyjęcie człowieczeństwa zaszczycił ludzkość, a potem, gdy już przyjął naszą upadłą naturę, pokazał, czym ona może się stać, gdy przyjmie owe dostatnie zabezpieczenia, które dla niej przygotował i gdy stanie się uczestnikiem boskiej natury. Jezus nie przejawiał żadnych cech i nie posługiwał się żadnymi mocami, których ludzie nie mogliby posiąść przez wiarę w Niego. A więc doskonałe człowieczeństwo, które przejawiał, mogą osiągnąć wszyscy Jego naśladowcy, jeśli, znów jest to jeśli, będą poddani Bogu, tak jak On był poddany. A więc wyraźnie widzimy, że człowieczeństwo Jezusa było bezgrzeszne, ponieważ przebywał On w Ojcu. Sam Chrystus w takich oto słowach wyrażał swoją zależność od Ojca. Kilka fragmentów z Jego wypowiedzi. Przekonajcie się, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Wszystko to, co wam powiedziałem, nie pochodzi ode mnie. To Ojciec, który pozostaje we mnie, dokonuje w ten sposób swego dzieła. Ja żyję przez Ojca. Ja sam z siebie nic nie mogę uczynić. Wydaję sąd zgodny z tym, co słyszę i sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. A człowieczeństwo Chrystusa polegało na Bogu. Ufało Bogu, radowało się w Bogu i odpoczywało w woli Boga Ojca. Jezus nie czynił niczego sam od siebie. Jego szata sprawiedliwości została utkana na krosnach w niebie. W niej nie było żadnej nitki ludzkich wymysłów. W ten więc sposób objawił on doskonały obraz Boga w człowieczeństwie. Kolejne fragmenty z pism Wagonera. Chrystus nie tylko uzdalnia nas do czynienia woli Bożej, ale wzbudza w nas miłość do niej. Nowo stworzenie stało się rzeczywistością i zostało przygotowane dla wszystkich. Krzyż Chrystusa jest mocą Bożą, a ta moc jest mocą stwórczą. Krzyż stwarza. W Chrystusie odtworzone będą wszystkie rzeczy tak, jak były one na początku, kiedy wszystko, co stworzył Bóg, było bardzo dobre. A człowiek jaki? Doskonały. Panował nad tym wszystkim. Dzieło Boże dokonane jest od początku stworzenia i dlatego zgotowane zostało również odpocznienie. Dowodem na to jest fakt, że odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. Zakończone dzieło koniecznie musi przynieść odpoczynek. W Chrystusie odnowione zostało stworzenie tak, że proponuje On każdemu, kto do Niego przyjdzie, odpocznienie. Chrystus daje taki sam odpoczynek, jaki Bóg dał człowiekowi na początku. A znakiem tego jest dokładnie to samo, czyli szabat pański. On jest znakiem i pieczęcią krzyża Chrystusowego. Czy teraz pragniesz wejść w to zakończone dzieło, które miało miejsce w Edenie? Tak, czytaliśmy. W to odpocznienie, które zgotował dla nas Chrystus? Czy zatem pragniesz zostać ukrzyżowanym? To pragnienie może wyniknąć jedynie z potężnego duchowego głodu, którego nic nie zaspokoi, jak tylko twoja śmierć. Niebyt starego człowieka. I to niebyt na wieki. Przyjmij więc ten błogosławiony krzyż. Przyjmij go wiarą, gdyż nic innego ci nie pomoże i nikt inny ci nie pomoże, jak tylko Chrystus i to ukrzyżowany. A gdy Bóg zechce i tak postanowi, to zrodzi cię do nowego życia i staniesz się błogosławionym niewolnikiem sprawiedliwości. Zmartwychwstaniesz wraz z Chrystusem do nowego życia. Sam nie jesteś w stanie wskrzesić się do nowego życia. I dlatego, jak czytamy w liście Jakuba, gdy zechciał, z własnej woli, gdy postanowił, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem
Jego stworzeń. Początkiem stworzenia Jego. Jako niektóre pierworództwa stworzenia Jego. Pierwocinami Jego stworzeń. Pierwociną jakąś. Z kilku przykładów podaję ten fragment. Powodowany tylko własną wolą powołał nas do istnienia jedynie przez słowo prawdy, pragnąc, byśmy stanowili cząstkę najznakomitszą wśród Jego stworzeń. W innym miejscu czytamy: Lituję się, nad kim chcę się litować. Okazuję miłosierdzie temu, komu chcę je okazać. Tak więc wybranie zależy nie od woli ani wysiłku człowieka, lecz od miłosierdzia Bożego. Oto dzieło Boże, które w żadnej mierze nie zależy od kogokolwiek z nas. Pojawiliśmy się na tym świecie, ale kiedy sobie uświadomimy naszą potrzebę, to okaże się, że tylko i aż po to, aby wraz z Chrystusem umrzeć na krzyżu. Z powodu upadku Ewy i Adama nasze życie jest bezwartościowe, gdyż jest grzechem i naturą złego. Dlatego to właśnie z tego powodu nasz kochany Bóg Ojciec posłał swego Syna, aby ten odkupił mu jego własność, po czym na nowo w nim odrodził nowego Syna Człowieczego, który zapoczątkuje to, co było na samym początku, a co niestety zostało przerwane przez upadek pierwszego człowieka, przez męża i mężatkę. O jedno proszę Jahwe i tego tylko pragnę gorąco. O to zabiegam, bym mógł przebywać w domu Jahwe po wszystkie dni mojego życia, doświadczając łaskawości Jahwe, by oglądać piękno Pana, by napawać się urokiem Boga i odwiedzając Jego świątynię. Czy pragniesz tego samego? Czytaliśmy powyżej o zrodzeniu nas jako pierwociny, jako pierwszego zarodka, a w greckim oryginale użyte słowo pierwociną jakąś. Ta myśl nie wyraża, czy też nie przekazuje nam, o jaką pierwocinę chodzi, czy też o jakie pierworództwo, zarodek. O jaki więc zarodek chodzi w tych słowach? O jakie pierwociny? Pan Jezus bardzo często w stosunku do siebie samego używał określenia Syn Człowieczy. Prawda? Jak myślicie, dlaczego? Na co pragnął zwrócić naszą uwagę, określając siebie mianem Syna Człowieczego? Zapoczątkował nowy gatunek człowieka, a w zasadzie w sobie samym przywrócił to, co Adam utracił. W sobie samym połączył to, co boskie, z tym, co ludzkie. Zwyciężając tam, gdzie poległ Adam, potępiając grzech w naszym grzesznym ciele, w naszym upadłym człowieczeństwie, stał się zarodkiem nowego życia, nowej ludzkiej natury, która oparła się grzechowi, i to na wieki. Dlatego w Nim i przez Niego możemy osiągnąć to samo zwycięstwo. Dlatego nasz stary człowiek musi wraz z Nim zostać ukrzyżowany, aby w ten sposób ofiara krzyża stała się dla nas skuteczna. Jeżeli w naszym doświadczeniu opieramy się wyłącznie na przebaczeniu, korzystając z przelanej za nas krwi Zbawiciela, to pomimo tego, że zostało nam przebaczone, to jednak nie osiągniemy nowego życia, jeżeli nie przyjmiemy drugiego aspektu krzyża, czyli ukrzyżowania nas samych, naszego starego życia, aby ten nowy zarodek Chrystusowego człowieczeństwa mógł w nas zostać zaszczepiony i zaczął się rozwijać jako już tylko życie Jezusa Chrystusa. To właśnie i tylko to jest tą wspaniałą, dobrą nowiną, czyli Ewangelią, przez którą my sami stajemy się żywą Ewangelią, a nie tylko zwykłymi pozorantami religijnymi. Patrząc wtedy na ciebie, ludzie muszą zobaczyć obraz Chrystusa i dopiero wtedy twoje słowa mogą mieć jakieś znaczenie. W innym przypadku przekazujesz tylko informacje religijne, wiedzę teologiczną, doktryny, które w taki sposób są spreparowane, aby dotarły do ludzkiego intelektu, aby danego człowieka wszczepić w kościelną retorykę i wysłać go do pracy na rzecz danego kościoła, aby przyprowadzał następnych.
Przecież to właśnie z tych zdobytych później duszyczek żyją kościelni watażkowie, którzy są na usługach złego. To jest zamknięte koło. Być może teraz was szokuję, ale powiem wam, że dwa przedziały świątyni w niebie funkcjonowały od zawsze z chwilą upadku człowieka i są tożsame z dwoma aspektami Golgoty. Przelanej krwi i śmierci na krzyżu. Tak jak miejsce święte dotyczy przebaczenia, służby codziennej, tak samo przelana krew Chrystusa dotyczyła przebaczenia. Ale przebaczenie dopiero umożliwia nam dotknięcie i doświadczenie drugiego aspektu krzyża, a zarazem błogosławieństwa miejsca najświętszego w świątyni, śmierci i zmartwychwstania. Śmierci w Chrystusie starego człowieka i zmartwychwstania w Chrystusie do nowego życia, Jego życia. Szerzej powiemy sobie o tym w rozważaniu o przymierzu. Pamiętajmy o tym, że do miejsca najświętszego przed samo oblicze Boga może wejść jedynie Chrystus. Syn człowieka. Na przykładzie Chrystusa widzimy człowieka, który miał narodzić się Adamowi i Ewie, gdyby oni nigdy nie upadli w grzech. Tak miał wyglądać rodzaj ludzki. I przez taki rodzaj ludzki miało zostać pokonane zło i Bóg Ojciec miał zostać zrehabilitowany w oczach całego uniwersum. Lucyfer, wiedząc o tym, bardzo szybko przystąpił do kontrataku, aby pokrzyżować Bogu jego plany. Ale nie spodziewał się tego, że Pan Bóg miał już z góry zapewnione pewnego rodzaju zabezpieczenie, plan, który został ułożony wraz z Synem Bożym na górze Narad, na którą to Lucyfer, co? Nie mógł się dostać. On o tym nie wiedział. Nie spodziewał się, że Bóg Ojciec będzie w stanie złożyć taką ofiarę, a Syn Boży się na to zgodzi, aby przywrócić godność Bożego stworzenia i pokonać raz na zawsze uzurpatora, który przejął władzę nad ziemią, odbierając ją Adamowi. I teraz na koniec, no może to nie taki koniec, ale dzisiejszego poselstwa, przejdziemy do najtrudniejszego momentu, do określenia celu dla ostatniego pokolenia. Aby dzieło Boże mogło zostać ukończone, Pan Bóg będzie musiał działać w nadnaturalny sposób i to w wielkiej mocy. Ale może tego dokonać wyłącznie poprzez nowy rodzaj ludzki, poprzez Syna Człowieczego, którego zarodek czy też nasienie wyda stokrotny plon w tych, którzy całym sercem staną po stronie Boga Ojca, Boga prawdziwego. I teraz oczy Pańskie przepatrują całą ziemię, aby dokazywał mocy swojej przy tych, którzy przy Nim stoją sercem doskonałym. Spojrzenie Jahwe ogarnia bowiem całą ziemię, aby wesprzeć swą potęgą tych, którzy trwają przy Nim sercem nieskażonym. Czy Jego oczy zwrócą uwagę na Ciebie, na mnie? Już zwróciły. Stąd otrzymujemy już od lat niesamowite wręcz poselstwa, które mają nas uzdolnić do tego, aby posiąść nową ziemię na własność. Aby odebrać naszą własność uzurpatorowi, wyprowadzić go na pustynię, czyli tam, gdzie zginie już na wieki, a z nim całe to zło, którego on stał się zarzewiem. Chciałbym wam teraz powiedzieć, że aby osiągnąć ten kulminacyjny moment w naszym pielgrzymowaniu, teraz słuchajcie uważnie, motyw miłości nie jest wystarczający. To nie tylko miłość, choć jest niezwykle ważna, ma nas determinować do osiągnięcia ostatecznego celu. Proszę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, jak najbardziej miłość jest dobra, ważna, konieczna jako motyw naszego oddania się Bogu, naszej służby i poświęcenia, ale niewystarczająca. Pan Bóg pragnie nam dać coś o wiele jeszcze wspanialszego, coś, co sięga nawet ponad motyw miłości. Pragnie nas skierować ku motywowi życia. Chodzi o to, że podłożem, czy też przyczyną wszystkiego, czym i kim jesteśmy, co robimy, powinna być już nie miłość, lecz
życie. Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus. Nie ma nic poza Nim. A dla Ciebie? Posiadając w sobie Chrystusa, posiadasz wszystko. Posiadając Jego zarodek życia, który rozwijając się i wzrastając aż do pełnego ziarna w kłosie, posiadasz nie tylko Jego miłość, ale pełen owoc Jego życia, które jako jedyne może zostać przez Boga przyjęte i przez które jako jedyne zostanie zakończone dzieło Boże. Chrystus je rozpoczął osobiście, a teraz Pan Bóg, zradzając cię do nowego życia, życia Syna Bożego, czyni cię takim samym Synem Człowieczym, jakim był Chrystus. Pamiętajmy też o tym, że owoc Ducha to nie owoce Ducha, lecz jeden pojedynczy owoc, w którym jest pełen, że tak powiem, pakiet cech Chrystusa. Nie oszukuj się więc, jeśli myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem, bo na przykład posiadasz cierpliwość, ale brakuje ci na przykład wstrzemięźliwości. To nie żyjesz życiem Chrystusa. To jest jedynie religijne życie starego człowieka, który coś tam w sobie wypracował siłą woli, czyli samodyscypliną, ale to nie jest życie Chrystusa. Pamiętajcie, że nasienie Chrystusa, zarodek, kiełek, trawa, łodyga i pełne ziarno w kłosie na każdym etapie swego rozwoju są życiem Chrystusa. I jakim życiem? Doskonałym. A to doświadczenie może rozpocząć się w twoim życiu tylko wtedy, kiedy wcześniej złożysz je do grobu. Paradoks, prawda? Życie za życie. Chrystus nie tyle się poświęcił dla nas, czy też dla Boga Ojca, co w pełni się zaangażował w sprawy Ojca, w sprawy Jego Królestwa. Poświęcenie można określić jako coś, co muszę. Natomiast zaangażowanie jako coś, czego chcę i czego pragnę, jest to bardzo znacząca różnica. Bez pełnego zaangażowania się nigdy nie poczujesz pełnego smaku życia w Chrystusie, a w zasadzie nawet nie doświadczysz tego, czym to życie w ogóle jest. Na ogół to właśnie życie starego człowieka poświęca się Bogu, czego też i Pan Bóg przyjąć nie może. On może przyjąć jedynie nowe życie zawarte w życiu Jego Syna. I tylko wtedy nie tyle istotne jest nasze poświęcenie, co pełne zaangażowanie się w sprawy Ojca, gdyż takim było życie właśnie Jego Syna. Tak więc wszystko zależy od naszego przyjęcia wiarą darów Bożych. A tym najcenniejszym darem jest życie Syna Człowieczego. Wówczas to On staje się naszą mocą, mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem, odkupieniem, miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, wstrzemięźliwością, wszelkim poznaniem. Ale to jeszcze nie wszystko. Nauczono nas, abyśmy prosili Boga o wszelkie błogosławieństwo, a więc aby pobłogosławił nas, pobłogosławił tych, za których się modlimy, pobłogosławił nam w przeróżnych przedsięwzięciach, w pracy, w nauce, w służbie i tak dalej. Życzymy sobie również błogosławionego szabatu. Ale powiem wam teraz, że jest to strata czasu i zupełnie nietrafione z naszej strony nastawienie na coś, co już w Chrystusie otrzymaliśmy, co powinno być tylko przez wiarę przyjmowane z wdzięcznością i z radością jako Boży dar dla nas. Przeczytajmy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Spostrzegacie ten cudowny dar Bożego wszelkiego błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy w Chrystusie? To w Jego życiu mamy wszystko. Pełnię, pełen pakiet wszelkich błogosławieństw. Na czym więc powinniśmy się skupiać? Na proszeniu o błogosławieństwa, które już mamy zapewnione? Czy raczej na tym, aby to w pełni błogosławione życie stało się naszym udziałem? To samo dotyczy szabatu,
który już w 7 dniu stworzenia został przez Boga, co? Pobłogosławiony. Jak czytamy tutaj. Już w samym szabacie, w tym 7 dniu tygodnia, to błogosławieństwo jest zawarte i każdy, kto wiarą przyjmuje ten dzień za święty i oddziela się w tym dniu od spraw doczesnych, codziennych i pospolitych, zostaje automatycznie pobłogosławionym i może tylko wiarą czerpać wszelkie błogosławieństwa, które już w tym dniu zostały zawarte. Gdyż Pan Bóg w ten sposób, zakończając swoje stwórcze dzieło, zlał wszelkie swoje błogosławieństwo na ten właśnie dzień. Wszystko jest darem. A ten dar skupia się, czy też zasadza w darze, jaki otrzymaliśmy w Chrystusie, który stał się Synem Człowieczym i w którym poprzez Jego życie, Jego ofiarę i Jego zmartwychwstanie otrzymaliśmy wszystko. I teraz tylko od nas zależy pokorna umiejętność przyjęcia tego daru wiarą, z wdzięcznością i uwielbieniem dla naszego Stwórcy. Ale moi drodzy, nawet pełnia Chrystusa w tobie i we mnie nie jest jeszcze uwieńczeniem Ewangelii Wiecznej i zakończeniem wielkiego boju. Aczkolwiek jest nierozłączna i dla ostatniego pokolenia ludu Bożego stanowi o ich życiu wiecznym jako życiu każdej jednostki, czy to kobiety, dziecka, czy mężczyzny. Aby ostatecznie zakończyć wielki bój, Pan Bóg potrzebuje świadectwa, które zostało zbrukane przez pierwsze małżeństwo, a więc przez człowieka, który jako mężczyzna i niewiasta napluli po prostu swojemu Stwórcy w twarz i rozpętali wojnę damsko-męską, zrywając w ten sposób przymierze wieczności. Powróćmy zatem jeszcze raz do określenia celu, który podałem na samym początku naszego rozważania. Ale teraz zacytuję ten tekst, posiłkując się przekładem z oryginału. Stworzył więc Bóg Elohim człowieka, mężczyznę Adama. Na swój obraz, na obraz Boży, w obrazie Elohim go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Jest to wprost niesamowite dzieło stwórcze i w zasadzie brak słów na wyrażenie tej wspaniałości Bożej. Pewne myśli w tej materii podałem już w zeszłym roku, ale w tym roku pragniemy zwrócić wam uwagę na coś, czego w zasadzie nie usłyszycie nigdzie poza tym namiotem. Kilka lat temu miałem sen, w którym znalazłem się na zgromadzeniu starszych. Był to długi, prostokątny stół i zasiadało przy nim kilkunastu mężczyzn. Byli to starsi, jak gdyby przedstawiciele wielu pokoleń. Na samym początku tego stołu siedział ktoś, kto swoim wyglądem świadczył raczej o tym, że był najstarszy z tego grona. Jego twarz wyglądała tak, jak gdyby przyszedł on zza światów zupełnie innej epoki. Wtedy myślałem, że to może być przedstawiciel naszych pionierów adwentowych, ale dzisiaj wiem, że to był przedstawiciel z czasów Edenu. Po drugiej stronie stołu siedziałem ja i jeszcze jeden brat naprzeciwko mnie. Przed nami nie było już nikogo więcej, za nami, a więc byliśmy ostatni w tym rzędzie starszych. W ten sposób symbolizowaliśmy już jak gdyby ostatnie pokolenie ludu Bożego. Ten brat, który siedział naprzeciwko mnie, symbolizował naukę o Ojcu i Synu, gdyż nie tylko sam, ale z całą swoją grupą przez wiele lat obnażał dogmat Trójcy, który wdarł się do Kościoła Adwentowego. Na naszej stronie internetowej jest jego książka pod tytułem Fundament naszej wiary. Tak, chodzi tutaj o brata Alana Stampa, który mieszka w USA i jest pastorem niezależnej grupy adwentowej, która odrzuciła naukę o Trójcy. Uwaga wszystkich starszych była skierowana na nas, gdyż obaj byliśmy przedstawicielami ostatniego pokolenia. Zaczęła się dyskusja na temat najważniejszego poselstwa na czas końca. Alan Stamp oznajmił, że jest nim prawda o Bogu Ojcu i Jego Synu, jako przeciwstawienie się dogmatowi Trójcy. Wspomniał również o tym, że powinno wydawać się jak najwięcej książek w tym temacie.
Natomiast ja stwierdziłem, że najważniejszym poselstwem na czas końca jest temat małżeństwa. Alan Stamp się z tym nie zgodził. Nie mogliśmy dojść do porozumienia, więc głos zabrał ten starszy, który siedział na samym przodzie stołu, a który był najstarszym przedstawicielem ludzkich pokoleń i powiedział tak. Najważniejszym poselstwem na czas końca jest poselstwo na temat małżeństwa. Na tym zgromadzeniu była tylko jedna kobieta, a była nią moja żona. Nie siedziała przy stole, ale stała przy mnie, co też miało swoją wymowę, jako że mówiłem właśnie o małżeństwie. Tyle sen. W rzeczywistości kilka lat temu w Mediolanie razem z żoną spotkaliśmy się z Alanem Stampem i rozmawialiśmy na temat małżeństwa. Nie oponował, ale i nie był zbytnio tym tematem zainteresowany. Poza tym dowiedzieliśmy się, że jego żona odeszła od niego. Oczywiście trudno byłoby teraz dać wiarę temu, co się usłyszało we śnie. I faktycznie jeszcze kilka lat temu nie przykładaliśmy aż tak wielkiego znaczenia do snów, ale dzisiaj, kiedy Pan Bóg w bardzo wyraźny sposób prowadzi nas, również i przez sny, i przekazuje czasami wprost bardzo kluczowe dla nas informacje, objawiając nam nawet w niektórych dziedzinach naszego życia naszą przyszłość. Trudno byłoby nam od tak po prostu zbagatelizować to przesłanie. Ale co najważniejsze, poselstwo o małżeństwie na czas końca nie wynika ze snu, lecz, jak się przekonamy, ze Słowa Bożego. Jakiś czas temu pewien adwentysta nie zgodził się z naszym nauczaniem odnośnie małżeństwa, gdyż na podstawie wypowiedzi apostoła Pawła stwierdził, że temat ten jest marginalny. Podkreślił, że są rzeczy dużo ważniejsze od kwestii małżeństwa. Cóż, akurat w tym zakresie swojego życia poniósł porażkę, gdyż będąc razem z rodziną adwentystami, po wielu latach związku małżeńskiego jego żona wróciła do katolicyzmu i pociągnęła za sobą również dzieci, co oczywiście pozostawiam Bogu i sumieniu tego brata. Natomiast jego doświadczenie tylko mi potwierdziło, jak ważne jest to poselstwo i w jakiej nieświadomości tkwi lud Boży. Przeczytajmy więc kilka wypowiedzi apostoła Pawła na temat małżeństwa, na które to powoływał się właśnie ten brat. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty, ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki, dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego. Nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy panu ustawicznie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna wyjść za mąż, niech czyni co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. To jednak mocno postanowił w sercu swoim, bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie, dobrze uczyni. Tak więc kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że ja mam Ducha Bożego. Cóż, trudno teraz dyskutować z kimś takim jak apostoł Paweł. Ale jeżeli w pełni zgodzimy się z tym, że posiadał on Ducha Bożego,
a pewnie każdy z nas się z tym zgadza. I jeżeli my również tego samego ducha posiadamy, to przez tego samego ducha Pan Bóg pokaże nam prawdę. Nie ulega wątpliwości, że w tych wypowiedziach kwestię małżeństwa faktycznie Paweł marginalizuje, czyż nie? Osobiście jednak wierzę, że jest to najważniejszy temat w tym ostatnim czasie, gdyż stanowić on będzie o powodzeniu Bożego dzieła i uwieńczeniu Ewangelii Wiecznej. Nawiasem mówiąc, gdyby tak wszyscy mężczyźni i kobiety posłuchali Pawła, więc tego, co czytaliśmy, nie chcąc mieć doczesnych trosk i nie pobierali się, to co by się stało? Rasa ludzka by wymarła. A na pewno my sami nigdy byśmy się nie narodzili. Po prostu do naszych czasów ludzkość by nie dotrwała bez pojawiania się kolejnych pokoleń od czasów apostoła Pawła. Prawda? Spróbujmy więc wyjaśnić tę pozorną sprzeczność. Po pierwsze, całą tę wypowiedź Paweł zaczyna takimi słowami. Pozostałym zaś mówię ja, a nie Pan. Bardzo uczciwe podejście Pawła, gdzie nie mając żadnych wskazówek czy też Bożych nakazów, po prostu stwierdza, że mówi to od siebie. Aczkolwiek posiadając Ducha Bożego, jego wypowiedzi czy też rady na pewno są natchnione. Ale aby was naprowadzić na jeszcze głębsze wejrzenie w tę kwestię, posłużę się przekładem Biblii Poznańskiej, która w tej wypowiedzi w piękny sposób oddaje pełen kontekst. Pozostałym małżeństwom oświadczam ja, a nie Pan. Dostrzegacie teraz różnicę? O jakie pozostałe małżeństwa Pawłowi chodzi? Z jego dalszych wypowiedzi wynika, że dotyczą one małżeństw pogańskich, czy tych ludzi niewierzących, w których to związkach jedno ze współmałżonków nawraca się i przyjmuje Chrystusa. I teraz w takich przypadkach Paweł radzi, w jaki sposób strona wierząca powinna postępować. Ale jest to wyłącznie natchniona rada, a nie nakaz pański, o którym apostoł wspomina wcześniej, w kontekście małżeństw ludzi wierzących, czyli w kontekście Bożych małżeństw, a więc tych, których Bóg połączył. I tam, jak pamiętacie, apostoł Paweł mówi wyraźnie, to mówi Bóg, Pan, a nie ja. A więc jest różnica w tym ciężarze gatunkowym jego wypowiedzi. I tam on mówi, prawda, że nie ma rozwodów. Mąż nie ma nie opuszczać żony, żona ma nie opuszczać męża i tak dalej. A później właśnie zaczyna wypowiedź od słów, że teraz nie mówi Pan, tylko mówię ja. I jest ten cały wywód, który czytaliśmy. Może nie cały, tam jest jeszcze więcej. A więc cały ten dalszy wywód Pawła o małżeństwa dotyczy ludzi w świecie, którym śle on różne rady po ich nawróceniu, biorąc również pod uwagę jego własne doświadczenia i czas, w jakim oni żyją. Czas prześladowań. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W tym samym liście Paweł szczerze mówi o sobie, że teraz poznanie moje jest cząstkowe. I w rzeczy samej tak jest. I nie oznacza to, abyśmy wynosili się ponad apostoła Pawła, ale abyśmy byli świadomi tego, że ostatnie pokolenie ludu Bożego będzie miało pełne poznanie. Ono nie będzie cząstkowe. I to co do każdej kwestii zakończenia dzieła Bożego. Sam Daniel również nie rozumiał wszystkiego, o czym pisał, czy nawet widział w widzeniach. Czytamy również w księdze Daniela, że wzrośnie poznanie, a więc poznanie ma tendencję wzrostową. W czasie końca nastąpi więc pełne poznanie, aby tym samym mogło nastąpić pełne objawienie chwały Boga. A kiedy ten czas nadejdzie? Właśnie w tym czasie żyjemy. Gdzie zatem szukać prawdy na temat małżeństw i tego niepojętego wprost znaczenia, które nosi w sobie ta wielka tajemnica, jak to określił Paweł w temacie małżeństwa? Sam Pan Jezus w kontekście małżeństwa skierował naszą uwagę do początku. Na początku stwarzania uczynił Bóg mężczyznę i kobietę. Poza tym jeszcze raz przytoczę ten bardzo ważny tekst, którym posłużyłem się już w zeszłym roku.
z Księgi Izajasza. Wspomnijcie sobie na rzeczy pierwsze, które działy się od wieku, bom ja Bóg, a nie masz żadnego Boga więcej i nie masz mnie podobnego, który opowiadam od początku rzeczy ostatnie. Deklarując koniec od początku i z dawna to, co się jeszcze nie stało. Ciągle mówię, że to, co zamierzam, nastąpi i że zrobię to wszystko, co uznam za słuszne. To jest z przekładu oryginalnego. Ogłasza z początku koniec i zamierzchłych czasów rzeczy, jakie się jeszcze nie wydarzyły. A więc ponownie, jeszcze raz, kierujmy naszą uwagę na sam początek. Stworzył więc Bóg Elohim człowieka, mężczyznę Adama, na swój obraz, na obraz Boży. W oryginale w obrazie Elohim go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Zanim jednak rozważymy ten cudowny obraz Elohim, na który to został stworzony człowiek Adam, w którym znajdowała się również jego małżonka, to skierujmy się najpierw naszą uwagę na przeznaczenie, do którego zostaliśmy powołani jako jednostki, a które Bóg zawarł w Chrystusie. I w tej wypowiedzi posłużę się kilkoma przykładami, aby uchwycić pełnię przekazu, jaki Bóg zawarł w tych słowach. Niektóre przekłady bardzo zubożają ten przekaz. Tak więc sięgnijmy do tych najbardziej wiernych oryginałowi. I przeczytajmy z listu do Rzymian. Wiemy, że miłującym Boga wszystko pomaga ku szlachetnemu postępowaniu tych, co według zamysłu są zaproszonymi. Bo których wcześniej widział, także z góry przeznaczył jako podobnie ukształtowanych do wizerunku Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci. Zaś których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i uznał za sprawiedliwych, a których uznał za sprawiedliwych, tych też wyniósł. Jeszcze w jednym przekładzie przeczytajmy. Wiemy przecież, że tym, którzy kochają Boga i którzy zostali powołani zgodnie z Jego wcześniejszym zamysłem, wszystko służy dla ich dobra. Zostali oni wezwani według wcześniejszego zamysłu. Tych, których Bóg wcześniej poznał, tych też przeznaczył, aby byli obrazem Jego Syna, pierworodnego pośród wielu braci. Tych zatem, których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, tych usprawiedliwił, usprawiedliwionych zaś otoczył chwałą. Jeszcze tylko w przekładzie interlinearnym podam jeden fragment z tej wypowiedzi. Bo których wcześniej poznał, przeznaczył, aby stali się mający kształt tożsamy z obrazem Jego Syna. Kształt tożsamy z obrazem Jego Syna. Oto przeznaczenie dla, no właśnie dla kogo? Po pierwsze, dotyczy to tylko mężczyzn, gdyż jest mowa o braciach. Po drugie, dotyczy to tych, którzy Boga umiłowali, następnie tych, którzy według Bożego zamysłu zostali zaproszeni, wezwani, powołani, a których On już wcześniej poznał i widział i przeznaczył ich do pełnej tożsamości z obrazem Jego Syna. Być może w tej chwili nasuwa się wam w myślach tekst z Galacjan 3:28, który mówi nam, że w Chrystusie nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, Grekiem, kobietą czy mężczyzną, gdyż oni wszyscy są jedno w Chrystusie. Zatem dlaczego Chrystus może być w pełni ukształtowany tylko w mężczyźnie? Przeczytajmy szerszy kontekst wypowiedzi z listu do Galacjan. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma ani Żyda, Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Nie istnieje odtąd Żyd ani Grek,
Nie istnieje niewolnik ani wolny, nie istnieje mężczyzna i kobieta. Wszyscy bowiem jesteście jedno w Jezusie Chrystusie. A teraz zapytam się was, czy od chwili zanurzenia w Chrystusie przestają istnieć Żydzi, Grecy, niewolnicy, wolni, a tym samym również mężczyźni i kobiety? Oczywiście, że nadal istnieją. I nawet wiele wypowiedzi Słowa Bożego jest skierowanych zarówno do niewolników, jak i do kobiet. A więc w jaki sposób rozumieć te wypowiedzi? Na wstępie czytamy, że przez wiarę w Chrystusa jesteśmy synami Bożymi. Czy zatem niewiasty również stają się synami? Czy w takim razie zmieniają swoją płeć? Oczywiście, że nie i szerzej będziemy o tym mówili podczas rozważania o duchu synostwa. Ale teraz tylko nadmienię, że nie ma zbawienia poza Chrystusem, a więc poza Jego życiem, które jako jedyne jest życiem darzącym zbawieniem. A więc jedynym, które jest życiem wiecznym. I to życie musi się stać zarówno życiem Żyda, Greka, niewolnika czy wolnego, mężczyzny czy kobiety. Posiąść życie Chrystusa to nic innego jak posiąść Jego ducha, czyli narodzić się na nowo. Już to rozważaliśmy, więc nie będę powtarzał się. Nie ma więc znaczenia, kto jest kim w kwestii potrzeby nowozrodzenia z nieskazitelnego ziarna Słowa Bożego, które stało się ciałem, a więc Chrystusem, Synem Bożym objawionym w ciele. Bycie jedno w Chrystusie oznacza to samo, co bycie jedno Chrystusa z Jego Ojcem. Ale wcale nie oznacza to jednak równouprawnienia. To właśnie dogmat Trójcy jest zakamuflowanym przesłaniem dla równouprawnienia. Zwróćcie proszę uwagę na pewien hierarchiczny porządek, który przedstawiony jest nam w Słowie Bożym. Przeczytajmy. Chcę, abyście wiedzieli, a więc Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg. Co oznacza głowa? A co ono oznacza w naszym ciele? Oznacza zarządzanie. Oznacza podporządkowanie się ciała głowie. Na tym właśnie polega jedność w pojęciu biblijnym, w porządku Ewangelii, a więc w porządku niebiańskim. Bardzo znaczącym jest również fakt, że niewiasta dostępuje zbawienia poprzez macierzyństwo, jeżeli jej dzieci wytrwają w miłości, wierze i umiarkowaniu, a więc jeżeli owocem jej wychowania będzie zbawienie jej dzieci. Jest to przeogromna odpowiedzialność i zarazem przywilej dla każdej matki. Przeczytajcie ten tekst, ale według oryginału, bo jest on źle rozumiany. Biorąc teraz pod uwagę słowa samego Chrystusa w kontekście małżeństw, że po zmartwychwstaniu nie będą się żenili, a ani za mąż wydawali, lecz zbawieni, którzy zmartwychwstaną, będą jako aniołowie, równi aniołom, tutaj czytamy o tych wypowiedziach, musimy zrozumieć dwa różne przeznaczenia, do których zostało szczególnie powołane ostatnie pokolenie ludu Bożego. Jedno przeznaczenie wynika z drugiego, gdyż przeznaczenie, które dotyczy małżeństw, może wynikać jedynie z pierwszego przeznaczenia, którym jest ukształtowanie każdego z małżonków na obraz Chrystusa. Dopiero z tego ukształtowania może wyniknąć przeznaczenie ich do najbardziej zaszczytnego celu, do jakiego mogą jedynie zostać powołane małżeństwa. Do przywrócenia w nich obrazu Elohim, na który to obraz i podobieństwo zostali stworzeni na samym początku dzieła Bożego jako mąż i mężatka. Dosyć szeroko ten temat studiowaliśmy podczas Święta Namiotów w 2016 roku, a ślad po tym poselstwie możecie znaleźć w Filadelfii numer 20, Korona Stworzenia. Co prawda to poselstwo nie było jeszcze wtedy nagrywane, więc nie można go nigdzie posłuchać, ale można przeczytać powyższe w Filadelfii.
Zakradł się tam jedynie jeden drobny błąd dotyczący tekstu z Księgi Zachariasza 13:8-9. Jedna trzecia zbawionych nie dotyczy jednej trzeciej całej ludzkości, jak tam wówczas podałem, lecz jednej trzeciej ludu Bożego z całego okresu 6000 lat, a więc resztki, która okazywała się Bogu wierna i pozwalała na wytapianie ich, a poddawana próbom okazywała się oczyszczonym złotym kruszcem. W zeszłym roku w tej właśnie tabelce, na której przedstawiałem zbawionych, których symbolizuje Mojżesz oraz tych, których symbolizuje Eliasz, podałem już właściwie, że jedna trzecia zbawionych dotyczy jednej trzeciej z ludu Bożego. Bo jak czytamy, choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. A tu przypomnę wam jeszcze tą tabelkę. Można by teraz osobny wykład wygłosić na podstawie każdego z tych punktów, ale już studiowaliśmy te rzeczy, one są również w naszych publikacjach. Jedna trzecia zmartwychwstałych zbawionych jest tożsama z jedną trzecią upadłych aniołów, których miejsca zajmą właśnie ludzie zbawieni ze wszystkich pokoleń ludu Bożego. Dlatego właśnie Pan Jezus powiedział, że ci, którzy zmartwychwstaną, będą jako aniołowie. I w ich przypadku jest bez znaczenia to, czy za swego życia byli żonaci, czy nie. Na miarę ich świadomości w procesie ich wzrostu w uświęceniu zasnęli w doczesnej śmierci, posiadając w sobie Ducha Chrystusa. Bo jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest jego. Gdy ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest jego własnością. Zaś jeśli zaś Chrystus w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch to życie z powodu sprawiedliwości. Więc jeśli mieszka w was duch, który wzbudził Jezusa z martwych, to poprzez mieszkającego w was jego ducha przywróci też do życia wasze poddane śmierci ciała. Zwróćmy jeszcze raz do słowa Bożego z listu Jakuba. Jeszcze raz go przeczytajmy, bo jest bardzo ważny. Gdy zechciał z własnej woli, gdy postanowił, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń, początkiem Jego stworzenia. Jako niektóre pierworództwa stworzenia Jego, pierwocinami Jego stworzeń, pierwociną jakąś. Pierwociną jakąś, a więc jaką? Zarodkiem, początkiem Bożego stworzenia. A co, czy kto był początkiem Bożego stworzenia? Człowiek jako mąż i żona. To był początek stworzenia. Obraz Jezusa Chrystusa nie jest tożsamy z obrazem Elohim. Utracony Eden może zostać odzyskany jedynie poprzez małżeństwo, gdyż to właśnie małżeństwo go utraciło. To małżeństwo zhańbiło Boga Elohim, czyli Ojca i Syna oraz aniołów, więc to małżeństwo musi przywrócić ten obraz, na jaki zostało stworzone i tylko w ten sposób zrehabilitować Boga Elohim. Tylko w ten sposób zło zostanie raz na zawsze zniszczone. Imię Boże zrehabilitowane i usprawiedliwione, a Lucyfer w pełni obnażony, osądzony i skazany, co z kolei pozwoli Bogu na dokonanie na nim egzekucji po okresie 7000-lecia. Pragnę teraz, abyście dostrzegli niezwykłą rzecz, a mianowicie, że w małżeństwie mąż jest obrazem i odbiciem chwały samego Boga, a kobieta na wzór samego Chrystusa, który jest odbiciem chwały Boga Ojca, również staje się odbiciem chwały męża, jeżeli tylko faktycznie Duch Jezusa w niej zamieszkuje.
Mąż jest obrazem i odbiciem, odblaskiem, wyobrażeniem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem, odblaskiem, wyobrażeniem chwały męża. Przeczytajmy jeszcze jeden tekst. O Chrystusie. W tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez usta Syna swego, Jemu wszystko oddał w posiadanie i przez Niego stworzył świat. On jest odblaskiem chwały Jego i odbiciem, wizerunkiem istoty Jego, niosąc także wszystko słowem mocy Jego, według oryginału. Dokładnie takim samym odblaskiem chwały męża ma być niewiasta, być wizerunkiem swego męża. Słowo niosąc, jak czytaliśmy tu w greckim oryginale, można przetłumaczyć na wiele innych jeszcze znaczeń, jak podtrzymując, kierując, dostarczając, dając, przenosząc, sprawiając, tworząc, kształtując. W ten właśnie sposób małżonka służy swemu mężowi dla jego chwały. Ten przepiękny obraz Elohim ponownie musi zostać ukazany, zademonstrowany i to w taki sposób, w jaki istniał on jeszcze przed upadkiem pierwszego małżeństwa. Tylko w ten sposób zostanie również objawione piękno szabatu, który jest niczym innym, jak rzeczywistością niezwykłej relacji zachodzącej pomiędzy Bogiem Elohim i Jego stworzeniem. Dzieło nie zostanie zakończone, zanim nie zostaną złożone pierwociny. A więc doskonały snop uwieńczonego dzieła Bożego, jakim jest przywrócenie tego, co zostało utracone. Utracone zostało wyobrażenie, czy też obraz chwały Bożej, którego odbiciem było właśnie małżeństwo. Jako mąż Bóg, a żona Jezus. To jest właśnie obrazem Elohim, na który to obraz, wyobrażenie został stworzony człowiek. Bez przywrócenia tego wyobrażenia, obrazu nie może zostać zakończone dzieło Bożego. Coś nie byłoby dopiętego. Dlatego też 144 tysiące mają wypisane na swoich czołach zarówno imię Baranka Chrystusa, małżonka, i Boga Ojca, mąż. W Izraelu najpierw rozpoczynało się żniwo jęczmienne i to z jęczmienia był składany pierwszy doskonały snop i dopiero później rozpoczynało się żniwo pszeniczne, które również miało swoje pierwociny. Abyśmy to zapamiętali, pierwociny jęczmienne to w pełni przywrócony obraz Elohim w małżeństwie. Pierwociny pszeniczne to w pełni przywrócony obraz Chrystusa w mężczyźnie. I o ile osiągnięcie pełni w Chrystusie, pełnej doskonałości było zawsze możliwe, bo tak jak już mówiłem, świątynia zawsze była z dwoma przedziałami, a więc było zawsze możliwe w każdym pokoleniu, o tyle osiągnięcie pełnego obrazu, wyobrażenia Elohim w człowieku, mężu i mężatce, zarezerwowane jest wyłącznie dla ostatniego pokolenia. Gdyż taki wydźwięk mają właśnie słowa Jezusa, w których powiedział, że przy zmartwychwstaniu nie będą się żenili ani za mąż wydawali. A więc, że nie będzie małżeństw wśród ludzi zmartwych wzbudzonych. Stąd prosty wniosek, że tylko ci, którzy nie doświadczą doczesnej śmierci, mogą wyobrazić, czy też ten obraz Elohim, na który to obraz został stworzony Adam, a jego małżonka była w nim i z niego została wzięta i ukształtowana dla jego chwały, służąc mu jako jego pomoc w dziełach, do których mąż został przeznaczony przez Stwórcę. Podobnie Jezus Chrystus. Od zawsze był w Ojcu, ale Jego początki od dni zamierzchłych, jak czytamy w Michałaszu. Przeczytajmy jeszcze komentarz Ducha Proroctwa. A Syn Boży mówi o sobie. Pan mnie miał przy początki drogi swej, przed sprawami swymi.
na początku swych dzieł, przed wszystkimi czasy, przed wiekami byłam ustanowiona od początków, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, spłodzona. Adam również otrzymał małżonkę przy początku swojego dzieła, do którego Bóg go przeznaczył. Została ona zrodzona z niego samego, jako kość z jego kości i ciało z jego ciała. I podobnie jak Syn Boży został wzięty, zrodzony z Boga Ojca, tak samo mężatka z męża została wzięta, jak czytamy. Małżeństwo miało być więc wyobrażeniem bóstwa, przez które to wyobrażenie Pan Bóg chciał w sposób demonstracyjny objawić swoje dzieła, pochodzenie swojego Syna i poprzez małżeństwo dokonać ostatecznego zakończenia wielkiego boju pomiędzy Nim a Jego wrogiem i Jego poplecznikami. Już na samym początku Lucyfer uderzył bez pardonu w małżeństwo, wiedząc, że tylko po to ono zaistniało, aby pokonać jego samego. Dlatego dokonał wszelkich starań, aby zwieść małżonkę Adama, a przez nią osiągnąć swój cel w pokonaniu jej męża. I jak wiemy, udało mu się to. I do dnia dzisiejszego dokładnie w taki sam sposób zwodzi kobiety i pokonuje mężczyzn. Eliasz ma położyć kres temu odstępstwu i przywrócić porządek. Porządek Ewangelii, porządek Królestwa Bożego, który został zachwiany. Szczerze wam powiem, że żal mi jest tych mężczyzn, którzy chodzą na postronkach swoich żon czy matek, gdyż w ten sposób hańbią imię Boga i przyczyniają się do wyśmiewania się z dzieła Bożego. Dążenie kobiet do równouprawnienia, do zdobywania wszelkich możliwych męskich stanowisk, do wynoszenia się nad mężów, jest szydzeniem z Boga i braniem udziału w zmasowanej walce przeciwko Stwórcy. Każdy mężczyzna, który na to pozwala, staje się marionetką w rękach szatana i służy jemu w osiągnięciu przez niego zamierzonego celu, całkowitego wymazania z ludzkich umysłów i serc obrazu Boga. Czym zatem są pierwociny? Czymś pierwszym, najlepszym i jedynym. Dlatego też czytamy w objawieniu, nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi, z pomiędzy ludzi, jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Nikt ani przed nimi, ani po nich tej pieśni nie jest w stanie się nauczyć. Wykupieni z ziemi dla nowej ziemi, wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwszy zarodek nowego człowieka, męża i mężatki, do życia na nowej ziemi w celu kontynuowania dzieł Bożych. A więc podsumujmy nasze przeznaczenie. Cel dla każdej jednostki. Poprzez współuczestnictwo w śmierci Chrystusa, narodzenie się z tego samego ziarna Słowa Bożego, z którego narodzony został Syn Człowieczy. Wzrastanie w tym życiu aż do pełni w Nim, dla chwały Boga Ojca, jako synowie i córki Boże, zrodzone z nieskazitelnego ziarna Słowa Bożego. Oto cel dla każdego małżeństwa. Poprzez współuczestnictwo śmierci Chrystusa, narodzenie się z tego samego ziarna Słowa Bożego, z którego narodzony został Syn Człowieczy. Wzrastanie do pełni objawienia obrazu Boga Elohim w porządku Ewangelii. W porządku, jaki panował i panuje w Królestwie Bożym. Przywrócenie wzniosłego powołania swego, do którego została powołana instytucja małżeńska przy stworzeniu ziemi i człowieka jako męża i żony. Bo czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego, aby szukali nasienia Bożego,
Bo stworzenie z tęsknotą, z upragnieniem i niecierpliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, cierpi straszne udręki aż do tej pory. 144 tysiące zapoczątkują nowe życie na nowej ziemi, kontynuując dzieło Adama i Ewy, z tym, że swoją próbę przejdą zwycięsko przy końcu 6 tysięcy lat grzechu i tam, gdzie pierwsze małżeństwo upadło, tam oni, pomimo dziedzictwa 6 tysięcy lat grzechu, zwyciężą i odbiorą z ręki uzurpatora władzę nad ziemią. W nieskalanym nasieniu Bożym ziemia zostanie podobnie zaludniona, ale już bez choćby najdrobniejszego ziarna zła. Kolejne pokolenia będą się rodziły jako synowie człowieczy w tej naturze, jaka w Chrystusie została odkupiona i przeznaczona do niepojętych dzieł Bożych. Potomstwo będzie mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Małżeństwo zbudowane na mocy Słowa Bożego przywraca Bogu cześć jako Stwórcy i usprawiedliwia Jego imię i przywraca odwieczny porządek, który został zburzony przez Lucyfera. Drogi bracie, takim, jakim jesteś obrazem chwały Boga Ojca, takim obrazem Twojej chwały jest z kolei Twoja małżonka. Tak więc, drodzy bracia, nie zrzucajcie winy na Wasze żony z powodu ich braku uległości i że są dalekie od Ducha Chrystusowego. Całą winę za ten stan rzeczy ponosicie Wy sami. To, że dzisiejsze małżeństwa są jedynie karykaturą instytucji małżeńskiej, którą Bóg powołał dla swojej chwały, wynika z braku mężów bożych. Wynika z miałkości ich charakteru, wynika z ich tchórzostwa, sentymentalności i z braku znajomości Słowa Bożego i Jego mocy w praktycznym przełożeniu na każdy zakres ich życia. Przeciwnik Boży, chcąc całkowicie zniekształcić obraz Boga, spowodował, że mężczyźni zniewieścieli, a kobiety zaczęły przejawiać cechy męskie. Drodzy bracia, stajecie się narzędziami złego, jeżeli dajecie się w ten sposób ubezwłasnowolnić kobietom, waszym żonom, matkom czy córkom. Wejrzyjcie w Słowo Boga i pozwólcie Bogu odbudować to, co sami zburzyliście, przez co Boży porządek rzeczy został przewrócony do góry nogami. Umiejętności panowania nad żoną, czy też rządzenia w niej, możemy nauczyć się jedynie od Boga Ojca. Natomiast małżonki jedynie od Chrystusa mogą nauczyć się, co to znaczy być uległą. Ale jest rzeczą niemożliwą, aby ktokolwiek nauczył się tego, będąc człowiekiem cielesnym, zmysłowym. Najpierw śmierć starego, a następnie musi zasadzić się w każdym z nas Boże życie i dopiero wtedy będziemy w stanie czerpać niepojęte wprost dary niebios w kształtowaniu nas na obraz, na który zostaliśmy stworzeni, jako mąż i małżonka, na obraz Boga Elohim. Amen. Zakończmy tą część nabożeństwa modlitwą i uklęknijmy. Kochany nasz Ojcze, który jesteś w niebie, Twoje dzieło w Jezusie Chrystusie zostało już dokonane. Wszystko jest gotowe. Tylko nie ci, których zaprosiłeś do udziału w swojej świętości. Ślesz zaproszenie, ale zaproszeni stają się niegodni, bo sprawy tego świata, ziemskość, cielesność, doczesność okrada nas z ziarna tego słowa, które wlewasz do naszych serc. A my pozwalamy na to złemu,
myśląc, patrząc, słuchając tego, co nie pochodzi z nieba, tylko ze świata. I dajemy się oszukiwać. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w tak cudowny sposób wymalowałeś przed nami to życie, które jest tak cudowne, które objawił nam Jezus Chrystus. I że pragniesz, aby to życie, właśnie to życie stało się naszym udziałem. Abyśmy nie tylko kosztowali tego życia, ale aby ono w pełni zasadziło się w naszej duszy, w naszym jestestwie. Prosimy, Ojcze, aby to słowo dokonywało w nas właściwego zrozumienia, czym jest śmierć na krzyżu. I abyśmy podążyli w tym kierunku. Nie tylko do stóp krzyża, prosząc o przebaczenie, ale na sam krzyż, aby być unicestwionymi raz na zawsze dla grzechu. Aby te myśli towarzyszyły nam przez resztę tych dni, w których będziesz dalej słał nam słowo, a które to słowo będzie mieczem obosiecznym. Prosimy o Twoją łaskę, o Twoje miłosierdzie dla każdego z nas, abyśmy byli w stanie je zrozumieć, przyjąć i wydać owoc na miarę czasu końca, które już tak blisko. Prosimy, Ojcze, o Twoją obecność, o to, abyś poprowadził nas teraz w drugiej części i aby to słowo również zasadziło się w naszych sercach i wydało stokrotny plon dla Twojej chwały. Dziękujemy Tobie za to i prosimy w imieniu Twojego Syna. Amen.